Kierownictwo MSWiA nie pozostawia złudzeń. Nie ma środków na 15-procentowe podwyżki dla policjantów. Komunikat jest jasny. Pieniędzy dla policjantów nie ma i nie będzie. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak wyjaśnił, że możliwości budżetowe są ograniczone i koniec tłumaczenia. Trzeba zrozumieć. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów już zapowiedział ogólnokrajowy protest. Anna Gerke. Na antenie nielegalnie przejętego Polskiego Radia Tomasz Siemoniak dał jasno do zrozumienia, że w najbliższym czasie planu na podwyżki dla funkcjonariuszy nie ma i nie będzie. Nie ma środków na 15-procentowe podwyżki dla policjantów, natomiast pracujemy nad tym, żeby były środki na kwestie mieszkaniowe policjantów. W projekcie ustawy budżetowej przekazanej do Sejmu rząd zaplanował, że funkcjonariusze mogą liczyć na 5-procentową waloryzację uposażeń, to znacznie mniej niż postulowane 15%. Jak na razie niewiele wskazuje na to, by rząd chciał cokolwiek zmienić. Pytanie, dlaczego tak istotna jednostka jak policja jest pomijana? Tego nikt nie rozumie, ponieważ od dawna mówiono o potrzebie właśnie podwyżki, więc brak tych pieniędzy oznacza, że tutaj mamy naprawdę źle skonstruowany budżet. Ten wysoki deficyt jest pewnie nieuzasadniony i w następnym roku podejrzewam, że będziemy mieli bardzo poważny kryzys. Policjanci chcą zarabiać więcej i głosy te stają się coraz bardziej słyszalne. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów uważa, że ogólnokrajowa akcja protestacyjna to jedyne rozwiązanie, bo rozmowy z ministerstwem nie przyniosły żadnego rezultatu. Chcemy konkretnych rozwiązań, chcemy rozwiązań systemowych, które zostaną na długie lata, zarówno w odniesieniu do uposażeń, jak i w odniesieniu do finansowania policji. Z dniem 6 grudnia 2024 roku ogłasza ogólnokrajową akcję protestacyjną. Braki kadrowe i niedoświadczeni policjanci. To wszystko pogłębia kryzys i grozi zapaścią w funkcjonowaniu tej formacji. Najpierw w Warszawie. Policjant postrzelił swojego kolegę policjanta podczas interwencji. Funkcjonariusz pełnił służbę od ponad roku. Dzieje się niedobrze, jak widać. Problemy przede wszystkim kadrowe. Zastępowalność jest tutaj absolutnie niewystarczająca, jak widzimy w tym przypadku. No, bardzo młodzi, niedoświadczeni jeszcze policjanci kierowani są na taką służbę patrolową. No najbardziej niebezpieczną, można powiedzieć, dla policjanta. Kolejny druzgocący przypadek. Krakowscy policjanci po zatrzymaniu podejrzanego mężczyzny o zabójstwo partnerki w trakcie przesłuchania wyrwał funkcjonariuszowi broń i się zastrzelił. A to bez wątpienia odbija się na bezpieczeństwie w naszym kraju, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Policji nakładane jest coraz więcej obowiązków, tych policjantów jest coraz mniej. Pieniędzy w budżecie nigdy nie ma wystarczająco ilości, więc są problemy realne. Według listopadowych danych Komendy Głównej Policji ogółem w całej formacji jest nieco ponad 12 tysięcy nieobsadzonych stanowisk. To nie tylko liczby, a realny problem. Cała policja właśnie solidarnie będzie działać, będzie protestować. I nie tylko jednorazowo, ale do skutku. Ale wygląda na to, że przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak zaklina rzeczywistość. Od czerwca wzrasta liczba chętnych do służby w policji, zmniejszyła się liczba odejść. Mamy regulacje sprzyjające powrotom młodych emerytów do policji. Mamy regulacje nowe wprowadzone w ciągu ostatnich miesięcy, dotyczące tego, żeby łatwiej przyjmować absolwentów klas mundurowych. Ogólnokrajowy protest ma trwać do momentu, aż rządzący nie podejmą dialogu i działań na rzecz poprawy polskiej policji.